Wydatki na transport i komunikację oraz inwestycje w kulturę i edukację. Tegoroczny budżetowy tort województwa śląskiego, choć trudny, to podzielony sprawiedliwie. Zaplanowane wydatki w kwocie 1 600 000 000 zł pozwolą zapewnić realizację najpilniejszych zadań, wśród których na pierwszy plan wybija się dokończenie flagowych inwestycji, modernizacja Stadionu Śląskiego, a także budowa nowego gmachu Muzeum Śląskiego. Planowany deficyt w głównej mierze zostanie zrównoważony kredytami. Zdaniem marszałka Adama Matusiewicza takie rozwiązanie jest niestety koniecznością. Nie narzekamy, bo można byłoby oczywiście siąść w kącie i biadolić, ale my wychodzimy z założenia takiego, że my tutaj na Śląsku nie jesteśmy od biadolenia, ale od radzenia sobie z problemami. Udało nam się skutecznie ułożyć ten budżet w ten sposób, że może nie w takich wielkościach, jakbyśmy chcieli, ale starczy na wszystko. A od 2013 roku będziemy już nadrabiali kwestię tego zadłużenia, jak mówię, które żeśmy wpadli z dwóch powodów: koleje oraz Stadion Śląski. Organizacja regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich pochłonie w przyszłym roku 132 miliony złotych, co wraz z wydatkami na modernizację dróg wojewódzkich na ponad 200 milionów złotych stanowi prawie 20% całego budżetu. Większość z tych środków to inwestycje, między innymi kontynuacja budowy drogowej trasy średnicowej oraz rozpoczęcie budowy obwodnicy Pszczyny. Oprócz wydatków związanych z transportem i komunikacją, istotną pozycję w nowym budżecie zajmą środki przeznaczone na kulturę, które zamkną się w kwocie około 200 milionów złotych. Kolejnych 77 milionów to inwestycje w ochronie zdrowia związane z planowanymi przekształceniami w zakładach opieki zdrowotnej. Obok nowych wyzwań i propozycji związanych z budżetem, zmiany dostrzec można w składzie sejmiku. Miejsce radnych, którzy zrezygnowali z mandatu, zajęli nowi, z gotowym planem działania. Ja przede wszystkim nie będę się zajmował polityką. Z racji tego, że jestem prezesem Związku Pracodawców Aglomeracji Górnośląskiej, będę zajmował się gospodarką, bezrobociem i pomocą osobom niepełnosprawnym. Podczas ostatniej w tym roku sesji radni zdecydowali o ustanowieniu roku 2012 rokiem pierwszego przedwojennego marszałka Konstantego Wolnego, 135. rocznicę urodzin i 90. rocznicę pierwszych wyborów do Sejmu Śląskiego.